latach 1990 i 1992 święto obchodzono w dniu 3 maja w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Ustawa sejmowa z dnia 30 lipca 1992 roku przywróciła święto Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia i w tym samym roku po raz pierwszy odbyły się centralne uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie. Z okazji Święta Wojska Polskiego, jako czynni zawodowo reprezentanci, zwracamy się do kombatantów i weteranów, żołnierzy rezerwy i tych w stanie spoczynku, a także do reprezentantów instytucji i stowarzyszeń współpracujących z wojskiem i dziękujemy za to, że wspomagacie Państwo swoim zaangażowaniem i pracą służbę na rzecz obronności naszego kraju. Od kilku tygodni Starostwo Powiatowe w Ostródzie systematycznie przenosi dokumenty oraz wyposażenie z budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 19A do nowej siedziby na terenie dawnych Białych Koszar. W związku z przeprowadzką w dniu 23 i 24 sierpnia mieszkańcy powiatu, którzy będą chcieli załatwić swoje sprawy w starostwie, będą mieli znacznie utrudnione zadanie. Te dwa dni. To nie jest do końca, że nie będzie urząd działał. Urząd działał, działa i działać będzie w tym, że my musimy przenieść centralę telefoniczną. Musimy urządzić wszystko tak, żeby z poniedziałkiem kolejnego tygodnia było jasne i czytelne to, że tam już w tamtym miejscu jesteśmy, że zostało wszystko przeniesione i że musimy szybko i my, i petenci się jakby w tym wszystkim znaleźć. Na pracowników oraz petentów, którzy będą mogli załatwić wszystkie sprawy w jednym miejscu, czekać będą zdecydowanie większe pomieszczenia, które byłyby w pełni komfortowe, gdyby do nowej siedziby Starostwo Powiatowe wprowadzało się z nowymi meblami. Przenosimy się na starych meblach. Nie mamy. Ja przepraszam z tego miejsca, chciałem wszystkich przeprosić za to, że będziemy jeszcze pracować na starych meblach. Może to nie będzie wyglądało tak, jakby się chciało. Chciałby się godnie przyjąć, ale najważniejszy jest petent i ten petent będzie tam przyjęty. Na remont i wyposażenie koszarowca na nową siedzibę Starostwo Powiatowe w Ostródzie przeznaczyło kwotę ponad 10 milionów złotych. Suma ta ma ulec zmianie dzięki dodatkowemu projektowi unijnemu, o którym poinformujemy Państwa w następnym wydaniu wiadomości. Od 27 sierpnia petenci sami będą mogli ocenić, czy warto było przeznaczyć takie środki na budynek przy ulicy Jana III Sobieskiego 5. Starostwo Działdowskie postanowiło odpowiedzieć na apele leśników i wspomóc ich wysiłki w zachowaniu różnorodności wśród zwierzyny łownej. 9 sierpnia koła łowieckie z terenu powiatu otrzymały 1500 kuropatw do wypuszczenia w swoich obwodach. Projektu powyżej 50 tysięcy złotych. Udało się go dokończyć. Szczęśliwie dzisiaj jest właśnie odbiór kuropatw i wpuszczenie w środowiska. Kuropatwa to niewielki, zamieszkujący niemal całą Europę ptak z rodziny kurowatych. Żyje w okolicy pól i niewielkich lasów. Jest niezwykle pożyteczna dla środowiska, gdyż hamuje rozwój wielu szkodników. Obecnie w Polsce znajduje się na liście zwierząt łownych. Jednak na terenie powiatu działdowskiego wprowadzono moratorium na takie polowania. Przez najbliższe lata nie będziemy na nie polować, więc jakichś zysków nie mamy. Chodzi nam o to, żeby tą równowagę biologiczną, która uległa zachwianiu, no przywrócić do stanu sprzed wielu, wielu lat. Kuropatwa jest niezwykle potrzebna w środowisku z tego względu, że kuropatwa żywi się na przykład stonką ziemniaczaną, żywi się chrabąszczem majowym, który wiemy, jakie szkody robi, objadając liście dębów czy innych gatunków liściastych. Czy taki owad ogrodnica niszczy listka też się rozwinęła, między innymi dlatego, że nie ma takich ptaków jak kuropatwa. Od lat 90. liczebność kuropatwy za sprawą m.in. chemizacji rolnictwa znacznie spadła, co wymusiło na kołach łowieckich działanie w celu zachowania populacji. Na pochwałę zasługuje wzorowa współpraca kół łowieckich i starostwa powiatowego.
Więc wyszliśmy z inicjatywy tworzenia i wsiedlania kuropatw w obwodach powiatu działdowskiego. Początki były takie, że zrobiliśmy program, na które środki wyłożył starosta powiatowy. To się przyjęło, wpuściliśmy kuropatwy. W następnym roku zrobiliśmy spotkania kół, które mają swoją siedzibę i teren na powiecie działdowskim, Napisaliśmy porozumienie i złożyliśmy wniosek. Oczywiście wniosek złożyło starostwo powiatowe przy pomocy kół łowieckich powiatu działdowskiego. Przeprowadzone zasiedlenie przyczyni się znacząco do wzbogacenia flory i fauny powiatu działdowskiego. Projekt odbudowy populacji kuropatwy nie jest ostatnim ruchem starostwa w dziedzinie łowiectwa. Na odnowienie czekają kolejne gatunki zwierzyny leśnej. Niedziela 12 sierpnia na drogach nie należała do bezpiecznych. Tak też było w naszym regionie. Do wypadku doszło pod wiaduktem przy wjeździe do Ostródy, gdzie dwa pojazdy zderzyły się czołowo. Do zdarzenia doszło około godziny 17:10. Ze wstępnych naszych ustaleń wynika, iż kierujący pojazdem Renault Laguna, jadąc w kierunku Olsztyna, z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu. Dlatego doszło do zdarzenia czołowego z pojazdem VW Golf. Wstępnie trzy osoby zostały przewiezione do szpitala z lekkimi obrażeniami. Kierujący są trzeźwi. Droga w tym miejscu przez kilka godzin była zablokowana. Do czołowego zdarzenia kilkanaście minut później doszło tego samego dnia na drodze krajowej nr 7. Około godziny 18 na drodze krajowej nr 7 koło miejscowości Napierki doszło do zderzenia drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych. Ze wstępnych policjantów ustaleń wynika, że kierujący samochodem marki Volkswagen Golf zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z prawidłowo jadącym Oplem Zafirą. Miejsce zdarzenia tego wypadku zabezpieczali policjanci z Niedzicy i Mławy, natomiast droga krajowa nr 7 przez 3 godziny była całkowicie zablokowana. Najciężej poszkodowani w wypadku zostali przetransportowani śmigłowcami do szpitali w Olsztynie i Płocku. Żyj ranni karetkami zostali przetransportowani do szpitali w Niedzicy i Działdowie. Policja ustala teraz przyczyny wypadku. Po wyznaczeniu przez premiera 14 października, dniem, w którym mieszkańcy Ostródy pójdą do urn, aby wybrać nowego burmistrza, także 14, tyleże sierpnia o godzinie 14 w sali reprezentacyjnej Ostrudzkiego Zamku mogliśmy poznać pierwszego oficjalnego kandydata Wojciecha Januszkiewicza, który jest związany z grupą referendalną oraz Forum Rozwoju Ostródy. Proszę Państwa, prawdą jest to, że nie mam wyższego wykształcenia. Tak jak dla wielu Ostrudzian, dla wielu naszych mieszkańców, moje życie nie było usłane różami i nigdy nie traktowałem ludzi bez wyższego wykształcenia za gorszych. Myślę, że wielu z nas, którzy nie mają ukończonych studiów, nadrabiali to swoją pracowitością, zaradnością, no i musieli bardzo szybko stawiać się samodzielni. Życie mnie tego nauczyło. Podczas konferencji kandydat przedstawił swoje wady, jak również zalety, program polityczny oraz swoją wizję ewentualnego rządzenia miastem. Do 27 sierpnia komitety wyborcze mają czas na rejestrację. Do 19 września powinniśmy poznać wszystkich kandydatów, którzy będą się ubiegać o stanowisko burmistrza miasta Ostródy. Niebo dla każdego. Rodzinny piknik lotniczy odbył się na terenie lądowiska we Wlewsku, koło Lidzbarka. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych gości. To chodzi właśnie o to, żeby dzieci zobaczyły, że istnieją samoloty, istnieje coś takiego jak maszyny ciężkie. Takie fajne hobby. Jednym z ciekawszych eksponatów był samolot gaśniczy Dromader, który wykonał bardzo efektowny zrzut wody. Samolocik bierze około 2 tony wody. Nadlatuje nad pożar i gasi pożar. Przeważnie pożary lasów. Główną atrakcją były loty widokowe samolotem AN-2 i Cessna 172. Każdy chętny, za niewielką opłatą, mógł z wysokości podziwiać piękno powiatu działdowskiego.
widoki piękne, te meandry, Zakola, no, no cudne, kurczę, droga jak wstążeczka, rzeka, no piękne, tylko wszystko okej, okay, tylko że za krótko. Jezioro, domy różne, auta takie jak, małe jak mrówki. Było bardzo fajnie, czasami potrzęsło, no i w ogóle tak, bardzo dobrze. Co widziałeś? No nic za bardzo, bo tak średnio. No, średnio mogłem zobaczyć. Każdego namawiam, bo to co innego lecieć takim samolotem dużym, Boeingiem, a co innego takim malutkim, starym. A widoki fajne, wspaniałe. Okolica jest piękna, to i widoki ładne. A każdego namawiam, żeby każdy próbował. Starym samolotem jest jednak starym. To jest jednak jakieś wrażenie, jakieś nowe doznanie, tak, coś ciekawego po prostu. Piknikowi towarzyszyła wystawa samolotów ultralekkich. Każdy mógł podejść, dotknąć i zrobić sobie zdjęcie z maszyną, często wartą ponad 100 tysięcy euro. Jest to samolot, który w tej chwili w tej klasie jest postrzegany jako topowe osiągnięcie technologiczne. Samolot o najlepszych parametrach lotnych, jeżeli chodzi o prędkość przelotu, zasięg. Samolot, który jest tak skonstruowany, że może być używany do celów akrobacyjnych, aczkolwiek w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami takiego dopuszczenia nie ma. Jest to samolot krótkiego startu i lądowania. Ale własności krótkiego startu i lądowania zostały osiągnięte bez obniżenia prędkości przelotowej. Jest to wyjątkowy samolot, bo on startuje, odrywa się od ziemi po 50-60 metrach. Inicjatywa pikniku spodobała się lokalnym władzom. W końcu nie ma lepszego sposobu promocji miasta niż dobrze zorganizowana impreza. Pierwszy piknik się udał, a niektórzy już myślą o następnym. Jeżeli będą chętni, którzy będą no, próbowali zorganizować taką imprezę, to oczywiście będą mieli moje poparcie. Jednak nie samym lataniem człowiek żyje, więc organizatorzy postarali się o dodatkowe atrakcje. Było można postrzelać z karabinów ASG, posłuchać muzyki, a nawet oddać krew. Szczególnie ta ostatnia inicjatywa spotkała się z entuzjastycznym odbiorem. Jak żeśmy się zorientowali, że będzie ten piknik lotniczy, to postanowiliśmy, że zamiast 4 sierpnia, gdzie mieliśmy kolejną akcję honorowego krwiodawstwa w Lisbarku, zorganizujemy tą akcję poboru krwi tutaj w plenerze we Wlewsku. No i wydaje mi się, że to się udało, bo jest dużo ludzi, spodziewamy się, że będzie no co najmniej 50 osób. A 50 osób, jeżeli każdy odda po 450 ml, to ponad 20 litrów tego bezcennego leku. Pierwszy rodzinny piknik lotniczy udał się w 100%. Choć pogoda nie pozwoliła na przylot motolotni, to dodatkowe atrakcje sprawiły, że publiczność nie mogła narzekać na nudę. Rolnicy z gminy Nidzica powoli kończą zbierać z pól owoce swojej pracy. Wykorzystując przebłyski bezdeszczowej pogody, kończą tegoroczne żniwa. Po nich będą mogli ocenić rachunek zysków i strat. W porównaniu do ubiegłego roku większość z nich powinna być zadowolona. W tym roku żniwa, z początku była bardzo dobra pogoda, nieźle sypało. No teraz mamy problem, bo pada i nie wiadomo jak to się skończy. Jak będzie dalej, będą trwać żniwa, końcówka jak będzie. Optymistyczne prognozy co do tegorocznych zbiorów potwierdzają pracownicy elewatora w Nidzicy, do którego od kilku tygodni systematycznie przyjeżdżają rolnicy nie tylko z terenu powiatu. Jakość zboża jest bardzo dobra, dobrej klasy, zboża są konsumpcyjne, także rolnicy są zadowoleni z tego, że mogą zbierać takiej jakości zboże. Trochę na dzień dzisiejszy aura psuje im zbiór tego zboża ze względu na to, że codziennie są opady deszczu, a każdy chciałby zebrać zboże suche, wtedy dostanie tą cenę no, maksymalną. Panująca susza w Ameryce Północnej znacząco przełożyła się na wzrost cen zbóż na światowych rynkach. Dlatego rolnicy z gminy Nidzica przyjeżdżając do elewatora mogą mieć powody do zadowolenia. Mamy najwyższe ceny, jakie są w kraju. One jak gdyby rekompensują tą pracę tych ludzi. Jest bardzo dużo nasilenie dostaw ze względu na tą wysoką cenę. Być może, że to odzwierciedla to.
Wysokie ceny tegorocznych zbóż zapewne wpłyną na wartość sporej części produktów spożywczych. Czas pokaże, w jakim stopniu odbiją się one na naszej kieszeni. Od 9 do 12 sierpnia po raz 12 dawne białe koszary w centrum Ostródy zamieniły się w stolicę jamajskich rytmów. Przez te wszystkie dni na trzech kolorowych scenach występowały gwiazdy z Polski, jak i z zagranicy różnych gatunków reggae. To właśnie Ostróda wielu wykonawców wybiera na obowiązkowy punkt na swoich trasach koncertowych, czy jako miejsce do promocji nowych albumów. Wydaliśmy właśnie płytę, dzisiaj zagraliśmy premierowy koncert. Płyta nosi tytuł Dzięki. I nagraliśmy ją z zespołem Sun & Rhythm Band. I każda piosenka jest o czym innym, każda o czymś traktuje, jakby konkretnie o czymś i myślę, że fajnie by było, jakby byście posłuchali. Tegoroczny festiwal został włączony w obchody 50-lecia niepodległości Jamajki. W ostródzkim amfiteatrze miłośnicy trójkolorowej muzyki mogli zapoznać się z historią kraju, z którego pochodzi muzyka reggae. I problemy dnia dzisiejszego, bo pani ambasador, która tu jest obecna, pani Joy Weller, ambasador akredytowana w Polsce również, ale z siedzibą w Berlinie, przyjechała tutaj czyniąc naprawdę ogromny wysiłek, bo w tych dniach miała tyle zajęć i tyle zaproszeń. No, również przedstawiła nam sytuację obecną Jamajki i wyzwania, jakie stoją przed tym krajem. Mimo iż w Polsce panują chłodniejsze temperatury, nasi rodacy pokochali gorące rytmy z jamajskiej wyspy. Przykładem mogą być 4 dni festiwalu, gdzie pogoda nie rozpieszczała widzów, którzy bawili się zarówno na wschodzących gwiazdach, jak również legendach tego gatunku. Ta muzyka w Polsce jest od lat 80., od początku lat 80., kiedy zaczął grać Izrael, Bakszysz, później rap, dub. Dużo zespołów pracowało na to, żeby ta muzyka w Polsce była dziś, tak? Czyli po prostu ta historia tej muzyki w Polsce jest bardzo długa. Także to, ja to tak zatrzymuję, że to jest z tą muzyką reggae i z tą popularnością tej muzyki, to jest troszeczkę tak jak z taką sinusoidą, nie? Że po prostu ona wybucha, potem troszkę przygasa, potem znowu wybucha. I myślę, że od początku nowego wieku ta muzyka jakby cały czas dąży ku górze. Przez wszystkie dni festiwalu przez teren białych koszar przewinęło się kilka tysięcy fanów trójkolorowej muzyki, którzy wynieśli w świat pozytywne przesłanie promowania Ostródy jako stolicy muzyki reggae w Polsce. Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna intensywnie przygotowuje się do zmian, jakie niesie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Mimo iż nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2013 roku, to SZG ma już opracowaną strategię działania w nowych warunkach oraz przygotowuje się do określenia wysokości tzw. podatku śmieciowego. W tej chwili w związku pracujemy i obliczamy, ile on winien wynosić, bowiem na ten podatek będą się składały koszty związane z zagospodarowaniem odpadów, z ich transportem, z organizowaniem systemu selektywnej zbiórki, z utrzymaniem również kosztów administracyjnych całego obsługi tego systemu. I w tej chwili we wszystkich rejonach gospodarki odpadami są prowadzone przygotowania, żeby samorządom przedstawić, ile to będzie kosztowało. Zmiana przepisów znacząco przyczyni się do ograniczenia tzw. dzikich wysypisk, ponieważ wszystkie odpady będą trafiać do miejsc dla nich przeznaczonych, a każdy z nas zapłaci za ich segregację czy składowanie. Nie będzie nikogo kusił do tego, żeby gdzieś te odpady skierować na przykład do lasów czy w inne miejsca, jak się częstokroć działo dotychczas. Bowiem ta ustawa powiada tak, że ten, który wytwarza odpady, musi ponieść koszty za ich właściwe zagospodarowanie. Podatek śmieciowy na terenie Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna będzie wyliczany od ilości osób zamieszkałych daną nieruchomość, a nie zameldowanych. Każdy z właścicieli w stosownym czasie otrzyma specjalne pismo, w którym będzie musiał wykazać ilość tzw. wytwórców śmieci. Będzie już znał, ile wynosi podatek ten śmieciowy popularnie określany i wtedy pomnoży
ilość osób zamieszkałych przez wysokość tego podatku i będzie wiedział, że tyle i tyle złotych co miesiąc winien wpłacić za to zagospodarowanie. Czyli reasumując, jeżeli każdy z nas będzie płacił podatek za zagospodarowanie odpadów, to te odpady powinien przekazywać do tych, którzy będą zbierali, a oni będą wyłonieni też w drodze przetargu. W związku z tym te odpady będą trafiały w myśl tej ustawy do instalacji regionalnych, które zostaną określone w uchwale Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego i w tych instalacjach będą poddawane określonym procesom już dalszego przygotowania. Na jesieni Ekologiczny Związek Gmin Działotowszczyzna przeprowadzi akcję informacyjną o zmianach, jakie niesie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, sposobie naliczania oraz metodzie i miejscach, w których każdy mieszkaniec związku będzie mógł opłacać tzw. podatek śmieciowy. Zapraszamy wszystkich chętnych na warsztaty z wyplatania wikliny papierowej 20, 21 oraz 23 sierpnia. To jest poniedziałek, wtorek oraz czwartek w przyszłym tygodniu. Zajęcia odbędą się w czytelni na Ostródzkim Zamku. Poprowadzi je pani Anna Króćko. Każdy z państwa, kto jest zainteresowany tego typu warsztatami, może odwiedzić jej bloga. Przeciekawe rzeczy się tam znajdują. Będziemy uczyć się przede wszystkim robienia tych rurek papierowych oraz wyplatania koszyków. Co jeszcze zobaczymy, jak nam czas pozwoli oraz jakie będzie zaangażowanie osób, które się pojawią. Zapraszamy absolutnie wszystkich chętnych w każdym wieku serdecznie. Unijny projekt pod hasłem Klaster Turystyczny Mazury Zachodnie, który jest realizowany przez 3 samorządy, blisko 30 przedsiębiorców działających w branży turystycznej oraz przede wszystkim Stowarzyszenie ZLOT, wstępuje w kolejny etap. W jego ramach przeprowadzono konkurs na pamiątkę z Mazur Zachodnich. Teraz poznaliśmy jego laureatów. Przewodnik kulinarny, no wydawałoby się, że wiele jest książek kulinarnych na rynku, natomiast ma być on dosyć specyficzny, związany z naszym regionem, pokazujący również obiekty, które te przepisy, które będą prezentowane, jakby te wyroby serwują u siebie. I zamysł jest taki, żeby przewodnik ten kulinarny zawierał jedną stronę w postaci reklamy obiektu, a drugi właśnie przepis, który uznał po prostu, że jest akurat specyficzny i najbardziej charakterystyczny dla ich obiektu. Na turystę, który postanowi zwiedzić miejsca polecane przez kulinarny przewodnik, będzie czekał kolejny zwycięzca, który ex aequo uplasował się na pierwszym miejscu. Ciastko nie jest może wyrobem regionalnym typowo, natomiast formuła, w jakiej ona zostanie wykonana, jak najbardziej, bo ciastka te mają zawierać odpowiednie jakby oznakowania, logotypy obiektów, albo na przykład żeglugi czy muzeum, czyli turysta na przykład docierający do muzeum w Grunwaldzie będzie mógł kupić nam ciastka, które będą miały właśnie herb, prawda, czy logotyp związany akurat z tym obiektem. Dwa pozostałe miejsca na podium zajęły propozycje, które może nie mają nic wspólnego z kuchnią regionalną, ale mają również za zadanie promować Mazury Zachodnie. Wyłoniliśmy jeszcze pozostałych laureatów. Drugie miejsce z kolei zajął nasz witrażysta z Ostródy, który zaproponował witraże jako pamiątkę regionalną. I trzecie to będą pocztówki wykonane w formule kolażu. Czas pokaże, czy kulinarny przewodnik zagryzany ciastkiem reklamowym okaże się bardzo smacznym kąskiem przyciągającym turystów w malownicze tereny Mazur Zachodnich. Dnia 18 sierpnia 2012 roku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem chciałoby zaprosić wszystkich turystów, wszystkich mieszkańców naszych terenów na imprezę Od Rycerza do Żołnierza. Jest to impreza związana tematycznie ze Świętem Wojska Polskiego, więc będziemy mieli tak naprawdę przekrój od wojów piastowskich poprzez rycerstwo średniowieczne, rycerstwo XVII-wieczne, czyli szlachtę, aż tak naprawdę po gości specjalnych, czyli komandosów z oddziałów specjalnych Żandarmerii Wojskowej. Impreza startuje o godzinie 14 na polach bitwy pod Grunwaldem w Stębarku. Wstęp oczywiście jest wolny i wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. Pytamy dzisiaj Nidziczan, czy są jakieś tutaj fajne miejsca, żeby wyjść z małymi dziećmi?
No my tu mamy akurat, że blisko. Mamy pod tu mieszkami i wnuczkę ją mam, to tutaj. A tak dalej to nigdzie nie ma, żeby tak gdzieś iść. No i tam aż pod Grzybkiem jest, no ale pod Grzybkiem to jest trochę daleko. Wnuczka. Jest blisko. No to wnuczka mieszka, tam to ma tak, a tak to troszkę to jest źle, że nam spod bloku pozabierali nam te huśtawki i piaskownice, bo trzeba przyjść, to trzeba już specjalnie przyjść z dziećmi, żeby usiąść, posiedzieć. Dla mnie to, nie wiem, jak tutaj, ja teraz nie mam już małych dzieci, ale jak miałam, to było wspaniale. Jak była piaskownica na przykład. To było coś naprawdę, bo poszłam sobie, wyszłam z dzieckiem przed budynek i nie było problemu. Do parku najbliżej, albo nad jeziorko, na plac zabaw, bo tak tutaj to nie bardzo. Czy jest w Nicy miejsce, gdzie można fajnie wypocząć z dziećmi? Nie. Nie? Nie ma. Na pewno nie ma. Były, ale tam, ale już dawno zlikwidowali. Powinny być. A były, ale polikwidowali. Jak to polikwidowali? Do spółdzielni pan idzie. Polikwidowane są. A dlaczego? Co się stało? Nie mam pojęcia. Tak, i to na 1 maja po ostatnim wypadku, co chłopaczek miał, co ten pręt mu się wbił w oko. I powoli, powoli zaczęli to likwidować, bo nie ma komu konserwować tego, dbać i tak dalej. I to właśnie na tym to polega. No może i powinny być, ale place kosztują niestety. Place powinny pewne wymogi spełniać. Bezpiecznie to by było tutaj, zaraz taki jest duży plac tam, łąka taka. Tam by był wspaniały plac zabaw dla dzieci. Chyba raczej między blokami bezpieczne, ale to wszystko zależy od władz. No i od tego, żeby było bezpiecznie, to się najbardziej liczy, tak? Kiedykolwiek trzeba było nawet dołożyć te parę groszy, to bym nawet nie dołożyła. Bo jak ja mówię, mieszkam 2 bloki dalej, z tyłu zaraz za następnym blokiem jest plac, który jest niewydzierżawiony, także absolutnie. Wiem, że kiedyś gdzieś tam była jakaś kwestia poruszana w Radzie Miasta, prawda, że no można by było stworzyć te place zabaw, ale do dzisiejszego dnia cisza, cisza. Już po raz kolejny w Starych Jabłonkach gości Grand Slamy Mazury Open, czyli największy w tej części Europy turniej siatkówki plażowej. Jak co roku najlepsi siatkarze i siatkarki rywalizują o punkty Pucharu Świata. Liczną grupę startujących stanowią zawodnicy i zawodniczki z Polski, którym kibicują najlepsi na świecie kibice. Poza sportowymi emocjami organizatorzy przygotowali wiele imprez towarzyszących, wśród których znajdują się m.in. animacje dla dzieci, co na pewno spodoba się rodzicom, których pochłonęło siatkarskie szaleństwo. Zawody potrwają do niedzieli 19 sierpnia. Finał o 16. Po rezygnacji Ruchu Radzianków z gry w Pucharze Polski piłkarze Ostrudzkiego Sokoła awansowali do kolejnej fazy rozgrywek. Ich rywalem okazała się Jagiellonia Białystok, która po raz drugi wystąpiła na ostrudzkim stadionie. Drużyna z Ekstraklasy szybko pokazała, że trzecioligowy Sokół nie będzie stanowił dla niej zbyt dużego problemu. Już w 5 minucie spotkania z rzutu wolnego piłkarze popularnej Jagi objęli prowadzenie. Mimo podjętej walki to zawodnicy z Białegostoku narzucili swój styl gry i systematycznie podwyższali wynik. Trener Tomasz Hajto ze spokojem mógł obserwować tablicę wyników, na którą co pewien czas wpisywali się jego zawodnicy. Piłkarze Sokoła częściej bronili się niż atakowali, a sytuacje, które stwarzali pod bramką, raczej nie mogły zaskoczyć bramkarza. Ostatecznie ostrudzka drużyna z 1-16 Pucharu Polski pożegnała się honorowo. W 90 minucie spotkania z rzutu karnego Marek Śnieżawski ustanowił wynik na 1-8 dla drużyny Jagiellonii Białystok. Popularna Jaga odniosła najwyższe w jej historii zwycięstwo w Pucharze Polski. Mimo iż kibice przed spotkaniem mieli nadzieję na wyrównane spotkanie, to drużyna z Ekstraklasy pokazała, jaka przepaść dzieli naszych trzecioligowców.